Cześć kochani, witam was w nowym dniu. Jest dzisiaj poniedziałek, jak widzicie, jestem gotowa już, bo jadę do lekarza. Pierwsze spotkanie, tak, spotkanie, wizyta z ginekologiem. Zobaczymy, jak będzie. 22 tydzień chyba dzisiaj już, no, a dopiero pierwsze, także no. Zjechałam się samym mówieniem. Pościeliłam łóżko, przed chwilą samego przyszedł, wszystkie poduszki rozwalił mi. Także spoko. No, zaraz wam pokażę, w co się ubrałam. Zobaczcie, mam tu bluzę z Misguided. Nową, tak się prezentuje. I nowe dżinsy. Gdzie te? Tu mam koszulkę, zwykłe koszulki noszę, wiecie. Bardzo wygodne są. Jedynie ten pas taki może być trochę ścisły. Zobaczymy, jak później w miesiącach będzie, nie? W późniejszych. Ale jak na razie jest spoko. O, tu rozpierdek. Brzuszek, o, taki brzuszek. Jeszcze z rana jest mniejszy, nie? Wiesz, on zawsze trochę większy. No, także o, tyle. Sobie przysiadłam na chwilkę. W sumie to nie mam czasu, bo jest 9. Gabriela mówi 25, to teraz już trochę później może. Bo mam 10:15. Wiecie co? Zmienili w ogóle miejsce tego... tej kliniki, antynatal klinik, to się to nazywa, bo była przy szpitalu, normalnie, wiecie. A teraz jest w jakimś innym budynku, tak bardziej w centrum miasta. Miasta, no, miasteczka powiedzmy. Ale wydaje mi się, że wiem, gdzie to jest, bo napisali, gdzie tam można ewentualnie zaparkować, bo tam nie ma parkingu, tylko że przy ulicy i trzeba oczywiście zapłacić. Albo przy sądzie, to ja pojadę pod sąd, bo tam jest dużo miejsc i wiecie, łatwo wjechać. Taki normalny parking, bo na ulicy to wiecie, równolegle trzeba parkować. Jeżeli jest więcej miejsca, to zaparkuję, a jeżeli jest tak ciasno, to obleję się cała potem i nie wiem, czy zaparkuję. Pojadę naokoło, także no zawsze tak robię. Także pojadę tam i sobie później znajdę, ale wydaje mi się, że wiem, gdzie to jest. I wiecie, teraz nie można za wcześnie też przychodzić, bo... no, po prostu. Zobaczymy, ile to trwa. Powiem wam, że tak, jak byłam w Santiago w ciąży i te wizyty szpitala, słuchajcie, tam pół dnia trzeba było siedzieć tam, ze 3 godziny. Jezu, raz mi się stało tak, że zdarzyło, że byłam w ogóle ostatnia na ten dzień. Nie wiem, o którym wyszliśmy, pamiętam z tego. A wiecie, wchodziło się gdzieś 10:11, a wyszliśmy o 3:00. Bardzo długo, także tak, małą butelkę wody pożyczę od Santiago. Chociaż mam gdzieś plastikowo, bym mogła brać, ale taka mała to będzie lepsza. I co, banana sobie wezmę, mam jakieś tam wafelki czy coś w torebce, tam zawsze, teraz zawsze noszę na spadek cukru, także to wezmę i zobaczymy, co oni tam się powiedzą, nie wiem. Trzeba zawsze ten mąż do badań, bo mało nie zapomniałam w sumie dzisiaj rano. Zawieść, ciśnienie, wiecie, oni z tą położna, nie? Najpierw, a później no zobaczymy, lekarz. Wątpię, żeby mi robili skan drugi, wiecie, USG, bo miałam w czwartek, a dzisiaj jest poniedziałek, także za wcześnie chyba. Chociaż wiadomo, nie wiadomo, także dam wam znać, co będzie. A w ogóle u nas pogoda dalej taka sama. Szaro jest, no nie ma słońca, nie wiem, nie wiem, gdzie słońce. Ale wiecie, to fajnie zawsze, jak samolotem lecimy tak nad chmurami, już zawsze tam takie słońce jest. Tylko te chmury, tu ten pułap chmur jest bardzo nisko w Irlandii. Dlatego jest tak po prostu ciemno, szaro i buro. No i tyle. I mrozy przyszły. I tak jadę sama. A chłopaki będą oglądać bajki jakieś. Pozmywałam wszystko, posuszyliście pranie, jeszcze kończę, muszę Gabriela powiedzieć, żeby poskładał, bo wiecie, w suszarce będzie pogniecione. Także dobra, idę do samochodu, bo muszę go trochę, wiecie, rozgrzać, bo było, nie wiem, 2-1 stopień, coś takiego. Do później. No już po, jestem w samochodzie, już jest, słuchajcie, 12. 2 godziny prawie, no. Ale jest zimno i w ogóle pada śnieg. Taki delikatny, ale pada. Boże, jak zimno. 2 stopnie tylko pokazuje. Brrr. Może tam było trochę ciepło. Chociaż nie wiem. Też się trzęsę. Mam sok. Santiago zostawił wczoraj w samochodzie. To trochę słodkiego. I zostawił chrupki. Też otwarte, wyschły. Ale jestem już głodna, bo jest po 12. Także może sobie zjem. Bardzo stresująca wizyta, słuchajcie. Bardzo stresująca. Aż się popłakałam tam. I nakrzyczałam, może nie nakrzyczałam na doktora, ale już po prostu nie wytrzymałam, bo no, u mnie przy pierwszej ciąży, przy pierwszym porodzie były bardzo duże komplikacje, bardzo duże i po prostu no, tym razem to będzie stresujące o wiele bardziej i w ogóle jakieś dziwne rzeczy zamiast i wiecie, zadawał dużo pytań.
I w ogóle jakby nie wiem, o czymś kompletnie innym. Ja mówię, że ja, no nie, że ja tego nie miałam, bo jakiś to wirus się opryszczy, chyba, czy coś takiego. No tak, że z tego komplikacje wyszły do dziecka. To kompletnie nieprawda, wy wiecie. I mieli, ogólnie to się zastosowałam, jak mi dała z recepcji później trzy pliki, bo macie taki ten wasz maternity teraz. I później macie drugi, miałam właśnie z pierwszej ciąży, był dołączony do tego wszystkiego. I jeszcze ze szpitala wtedy, jak byłam na tym osierdzie. I wtedy, i ten trzeci plik, jak miałam na te osierdzie, to trzy pliki ja miałam. Wszystkie kobiety miały po jednym pliku, trzymały w ręce, a u mnie były trzy i to już mi tak zestresowało, masakra. Jakoś, nie wiem, tak. No i później już jak doszłam do tego lekarza, musiałam, wiecie, wszystko mu od początku powiedzieć, a to jest naprawdę bardzo długa historia i bardzo ciężka dla nas. I dla mnie ciężka do opowiadania po prostu. I no, a on zupełnie nie wiedział. Ja do niego mówię, że to powinien się po prostu przeczytać te wszystkie... nie wiem, jak to się mówi? No, te pliki, te wszystkie dokumenty, tą dokumentację przed... Bo ja, wiecie, to jest poważny medyczny jakby przypadek. Także oni powinni się do tego przygotować, wiecie, no. Już nie wytrzymałam, bo on się pyta, i mi już po prostu łzy tak wszystko stało, że nie mogłam mówić. No. Ale doszliśmy do jakiego wniosku, zrobił taki skan szybki i tyle. Za 6 tygodni następna wizyta. Ale doszliśmy do tego, później mnie wszystko przepraszał, że mnie tak zestresował, no ale trudno. Jadę do moich chłopaków, no. Pa! Gabriel kupił jakieś jedzenie na wynos, to znaczy lasagne i nie wiem, jakieś tu sałatki, tak żeby odgrzewać. Patrzcie, jak... Pada śnieg? Nie wiem, czy widać. Tu widać na balkonie, jak leży. I słońce wyszło nawet, proszę Państwa. Jest już troszkę po 4:00. Santiago właśnie zasnął, jakoś o 4:00. Także dobrze, może pośpi z godzinkę. Tak z godzinkę zazwyczaj, jak już zaśnie, no to będzie spał. Włączyłam, wiecie co, tutaj grzejnik. Dotykam. Jest gorąco, strasznie zimno jest. I na podwórku jest zimno, to wiecie, w domu też zimno. I a tutaj przy tym grzejniku jest taka farelka na dole, nie? No, to sobie włączyłam. Trochę kosztuje, nie? To prądu, ale jest tak zimno. W ogóle to w sumie mam pod spodem krótki rękawek, może mogłabym coś jeszcze nałożyć, ale sobie tu nagrzeję. Zrobiłam herbatkę. Właśnie zalałam. I słuchajcie, wiecie co, ja siedzę już... Ja wróciłam o 12:00, później zaczęłam pisać, muszę taki list napisać, dosyć poważny, po angielsku i piszę, już napisałam, oj, prawie 2 strony, tylko że to takich bardziej po punktach, wiecie, no, po punktach, także no to nie są takie całe 2 strony, ale będę musiała to przepisać na maila i zeskanować jeden list jeszcze inny i to dołączyć, także jak on śpi, to ja to po prostu będę starała się zrobić. A widzę, że mi miga bateria, no niestety. A także, no, trochę się zestresowałam dzisiaj tymi lekarzami. Tam nic, wiecie, złego się nie dzieje, tylko po prostu same wspomnienia tego z pierwszej ciąży, z pierwszego porodu. No, bo to trzeba było wszystko wyjaśnić, wiecie. W ogóle był najpierw jeden lekarz, później drugi przyszedł, bo się zmienili, nie wiem, co tam chodziło. I no... I tyle. Może po prostu było skomplikowane dla tamtego. No i... Ale mają nowy sprzęt. Słuchajcie, nowe budynki, wszystkie sprzęt, nowy, wszystko pięknie, ładnie tam wygląda. Także spoko. Chociaż tyle. Nawet maszyna ta do łyzgi też nowiuśka, nie? Także dobra, słuchajcie. Żegnam się. Dzięki za oglądanie, bo bateria miga, może zaś się wyłączy, to już nie będę, wiecie, ładować i później dokończać. Także dzięki. Bye! Do następnej!